Dzień dobry, Artur Banach. Witam serdecznie Państwa w naszym studiu po siódmej kolejce Forbet czwartej ligi. A dzisiaj moim gościem jest trener Wiktorii Sulejówek Łukasz Ryczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam, Łukaszu, nastroje po wygranej z Orłem Baniocha 2-1? Cieszymy się niesamowicie z kolejnych trzech punktów. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie i będą kolejne. Przygotowujemy się już do następnego meczu, który już w sobotę w Markach. A powiedz mi, bo to jest druga wygrana po tej przegranej 4-1 z Wisłą Płock. Chcecie podtrzymać taką serię trzech wygranych, bo Wiktoria w tym momencie w lidze ma 5 wygranych i 2 porażki. Czy jesteście taką drużyną bez remisów? Tak, jesteśmy póki co zespołem bezkompromisowym. Będziemy chcieli tą serię utrzymać jak najdłużej. W każdym kolejnym meczu walczymy o zwycięstwo, to jest nasz cel i mamy nadzieję, że to będziemy kontynuować. No właśnie, a co jest celem Wiktorii Sulejówek w tym sezonie? Tak, ja wiem, że jest dopiero po 7 kolejkach, ale jesteście jednak w górnej połowie tabeli, no i wygląda to całkiem nieźle, trzeba przyznać. Cieszymy się z tego. Póki co idzie nam naprawdę dobrze. Chcemy utrzymać dalej nasze zwycięstwa. Chcemy tę serię utrzymać jak najdłużej. Walczymy w każdym meczu o 3 punkty. Tak jak tutaj tabela pokazuje, jesteśmy bezkompromisowi. Naszym celem jest wygrywanie, ale wygrywanie przede wszystkim po dobrej grze. Jesteśmy zdania, że wynik nie może być celem samym w sobie, tylko musi być efektem pewnych działań. Wydaje nam się, że w piłkę gramy całkiem ładnie dla oka i kibice, którzy przyjeżdżają do nas na mecze, mogą zobaczyć naprawdę fajny futbol. Mam nadzieję, że reszta się z tym zgadza. Co możemy powiedzieć o kibicach Wiktorii Sulejówek? Jest pewna grupa kibiców Wiktorii Sulejówek, która jest na każdym meczu i naprawdę dziękujemy bardzo kibicom za to, ale doping i atmosfera, która stwarzają na meczach, naprawdę jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o ten poziom rozgrywkowy, mamy nadzieję, że ta rzesza kibiców będzie jeszcze większa i ten doping będzie głośniejszy. Co ja zauważyłem w Wiktorii Sulejówek, to w tej chwili najlepszym strzelcem jest Janek Dźwigała z 4 bramkami, ale aż macie 3 zawodników, którzy mają 3 bramki. To jest Julian Świątek, Ławcewicz Musialik, Wilanowski i Śliwka. Czyli aż 5 graczy strzela regularnie. Czy ty może spodziewałeś się po tych zawodnikach takiej gry, czy jest jeszcze może jakiś zawodnik, który nie wystrzelił jeszcze w tym sezonie i liczysz na niego, że ten bilans strzelecki podniesie w Wiktorii Sulejówek? Liczymy na to bardzo mocno, natomiast statystyki póki co pokazują, że te bramki rozkładają się na wielu zawodników, no tak, przede wszystkim ofensywnych. Sporo. Musieliśmy troszeczkę zmienić sposób naszego grania, ponieważ nasz podstawowy zawodnik na początku tamtej rundy wiosennej w tamtym sezonie doznał poważnej kontuzji. Mhm. Na szczęście już powoli wraca, natomiast cieszymy się z tego, że zawodnicy w pełni go zastąpili, zdobywają bramki i to też pokazuje moim zdaniem jakość tego zespołu, gdzie te bramki rozkładają się na wielu zawodników potrafi dojść do sytuacji strzeleckiej, ale przede wszystkim kreują te sytuacje. Przed sezonem przyszedł do Was taki zawodnik jak Marcin Kozłowski z Pogoni Siedlce, czyli z drugiego poziomu z trzeciego poziomu, z drugiej ligi, ale nie widzę, żeby on grał. Czy to wynika z jakiejś kontuzji, czy po prostu z dużej konkurencji w ataku Wiktorii? Marcin doszedł do nas w trakcie już trwania tej rundy. Jest to zawodnik o naprawdę bardzo dużych umiejętnościach. Nie przez przypadek znalazł się na poziomie centralnym, ale równie wcześniej pokazywał bardzo dużą jakość w zespole Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Wierzymy, że to jakość przekuje na naszą grę, co już widać w treningu. Natomiast w międzyczasie przyplątał się delikatny uraz Marcinowi. Inni zawodnicy wskoczyli do składu. Na razie dają jakość. Marcin musi czekać na swoją szansę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli takową dostanie, powinien ją śmiało wykorzystać. Nie przedłużając, zobaczmy sobie skrót meczu Wiktorii Sulejówek z Orłem Baniocha, a już po tym skrócie połączymy się bezpośrednio z Kubą Sadowskim, który ogląda Wasze mecze regularnie, no i zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy naszego eksperta. Także zapraszamy na skrót, za chwilę tutaj podłączymy komputer, połączymy się z Kubą i przejdziemy do dalszej części programu. Zapraszam.
Na boisku Wiktorii Sulejówek w sobotnie popołudnie zagościł zespół Orła Baniochy. Zespół, który od dwóch kolejek nie może pochwalić się żadną zdobyczą punktową, dlatego do meczu w Sulejówku na pewno przystępował podwójnie zmotywowany. W pierwszej połowie obie drużyny miały szansę na zdobycie bramki, jednak do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis. Po przerwie z rzutu karnego na 1-0 Wiktorię wyprowadził Sebastian Bindor i od 66 minuty mieliśmy zmianę na zegarze. Wiktoria szybko wykorzystała dezorientację w szeregach drużyny Orła i w 68 minucie Konrad Śliwka wyprowadza wynik spotkania na 2-0, asysta Jan Dźwigała. Jedyne na co było ponownie stać Orła Baniocha w dzisiejszym meczu to bramka na 1-2 w wykonaniu Eryka Agnyziaka z rzutu karnego. Orzeł Baniocha z trzecią porażką z rzędu. Cześć Kuba, miło mi Cię gościć jako eksperta naszego. No jestem tutaj z trenerem Wiktorii Sulejówek. Dzwonimy do Ciebie dlatego, że ja wiem, że Ty na meczach Wiktorii Sulejówek bywasz. Czy byłeś na ostatniej kolejce? Tak, zdarza mi się bywać. Byłem teraz też w ostatnią sobotę na meczu z Orłem Baniocha. Wszystko się zgadza. I jak Twoim zdaniem występ trenera tutaj Ryczkowskiego należy do udanych? No wygrana 2-1, ale my tutaj z trenerem rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że oni tracą kolejną bramkę po rzucie karnym. Według Ciebie z czego to może wynikać? Ja się przyznam szczerze, że nie widziałem dokładnie tej sytuacji, bo siedziałem po drugiej stronie zupełnie trybun. Natomiast też zdaje się, że nie było tam specjalnych protestów ze strony Wiktorii. Co zabawne, nie wiem jak to się stało, ale żółtą kartkę otrzymał trener gości, czyli trener drużyny, która ten rzut karny miała, trener Kobza. Widziałem, jak się nie mógł się nadziwić, że ta kartka poszła za tym karnym, no ale to jakieś tam historie może, które nie dosłyszałem. Trochę pewnie nerwówki się wkradło, prawda, bo zawsze gol stracony w jednej z ostatnich minut to dla drużyny, która prowadzi, a wiadomo, że 2-0 to jest niebezpieczny wynik, to na pewno jakoś tam pewnie denerwowało, chociaż bardzo szybko potem sędzia skończył, mimo że tam ja słyszałem, jak bramkarz Orła bardzo się domagał doliczenia trochę czasu, krzyczał na jednego, na drugiego sędziego, żeby doliczył, ale sędzia tam dorzucił chyba bodajże minutę, także nic z tego nie wyszło. No i myślę, że na pewno pewnie trener Wiktorii Sulejówek wolałby sobie oszczędzić takich emocji na sam koniec. No ale no, najważniejsze dla gospodarzy, że ten mecz jakby no, udało im się dowieść do końca. A czy któryś z zawodników zasługuje na szczególną uwagę? Bo my tutaj, co ja zauważyłem, zresztą wszyscy to pewnie zauważyli, to kilku graczy ma po kilka bramek. No i taka jakby uniwersalność tej drużyny wychodzi na ten moment na plus dla Wiktorii, bo są w czubie tabeli. To znaczy tak, Konrad Śliwka tutaj myślę, że zasługuje na wyróżnienie. To z tego powodu, że oprócz tego, że sam strzelił bramkę, to wypracował też pierwszą bramkę. Tam był ewidentny karny, tam zdaje się, że goście nawet nie protestowali specjalnie przy tej sytuacji. No także liczby jakby tutaj są w tej sytuacji po stronie Śliwki, wypracowany karny, strzelona bramka. Natomiast tak jak wspomniałeś i tak jak wspomnieliście, duża uniwersalność, duża no, wymienność tak naprawdę funkcji, bo jeśli pięciu bodajże piłkarzy ma po 3-4 bramki w drużynie na etapie siódmej kolejki tak naprawdę, no to jest świetny wynik, prawda? I myślę, że to dla trenera Ryczkowskiego jest też na pewno pewien komfort, że w razie gdyby któremuś z jego zawodników coś tam wypadło, czy zdrowotnie, czy kartkowo, no to za nim idzie jeden, drugi, trzeci i jest komu strzelać te bramki, tym bardziej, że to też nie są zawodnicy bezpośrednio ofensywni, to są zawodnicy oczywiście o nastawieniu ofensywnym, ale wydaje mi się, że z tego grona nie wszyscy na pewno są napastnikami nominalnymi, więc też jest fajne, że z tej głębi też te bramki idą. No, także to na pewno dobra sprawa dla Wiktorii, dla trenera, dla całej drużyny. Kuba, a w tym roku tabela wygląda tak, że KSC Katroszyn w zasadzie od początku lideruje. Tam jeden punkt dosłownie za KSC Katroszyn jest Mazowia Mińsk Mazowiecki. Czy Ciebie ta dobra forma tych drużyn zaskakuje? Czy można było się spodziewać tego, że one będą od początku
czubie tabeli będą bardzo dobrze grały. Ja się przyznam, że widziałem Troszyn na żywo raz i to w zeszłym sezonie, więc nie wiem, jakie tam zaszły zmiany. Na pewno jest tam piłkarz Mariusz Wierzbowski, który zresztą się w Wiktorii Sulejówek jakiś czas temu jeszcze pokazywał, wcześniej w Polonii Warszawa, i to jest zawodnik, który wykręcał fantastyczne liczby. Wydaje mi się, że on jest liderem tego zespołu. Jeśli jest inaczej, to pewnie musiałbym sobie tam dokładnie doczytać. Natomiast no, na pewno ciekawe jest to, że Wiktoria, że CK Troszyn jest przed tą, że tak powiem, galaktyczną drużyną Mazowii, chociaż tam te różnice są niewielkie, z tego co pamiętam. Sobie teraz Jeden punkt, czyli tam, gdzie Mazowia straciła 3, tam Troszyn stracił tylko 2 punkty, więc ta różnica jest niewielka. Wydaje mi się, że jak spojrzeć w tabelę, to pierwsze 6, nawet może 7 zespołów to są zespoły, które bardzo, bardzo będą chciały. Na pewno pierwsze 6 zespołów teraz, czyli Troszyn, Mazowia, Druga Wisła, Wiktoria Sulejówek, Ząbkowie i Piaseczno, to są zespoły, które na pewno w tej lidze będą chciały bić się o najwyższy stopień w tabeli, czyli o awans do trzeciej ligi. A pamiętajmy, że liga po swoim, że tak powiem, po prostu liga po tym, jak została połączona w jedną grupę, jest moim zdaniem strasznie silna. Tam się pojawiają nazwiska, które grały i w trzeciej, i w drugiej lidze, i nawet wyżej. Także no, ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie się dalej toczyć ta liga, biorąc pod uwagę, że tak wystartowała, że pierwsze 5 zespołów to są naprawdę niewielkie różnice punktowe. Właściwie piąte i szóste miejsce, czyli Ząbkowia i Piaseczno, MKS Piaseczno, to są zespoły, które właściwie mają po 14 punktów, a do pierwszego miejsca zaledwie 5 straty. No i to wróży, że czeka nas fajny sezon i wydaje mi się, że wspomniana Wiktoria dobrze wystartowała. Na pewno dużo bramek strzela, ale też dużo traci, bo zwróćmy uwagę, że tak, powiedzieliśmy sobie o fajnej, ofensywnej stronie tego zespołu, ale też 12 bramek straconych sprawia, że w pierwszej piątce tych bramek Wiktoria ma straconych najwięcej. Oczywiście tam to trochę zaburza właściwie dwa spotkania, w których Wiktoria traciła po 4 bramki, czyli teraz nie pamiętam już dokładnie, muszę zeknąć, pozwolicie, wygrana na wyjeździe. Tak, wygrana na wyjeździe z Narwią Ostrołęka 5-4, no to festiwal bramek, ale też przegrany u siebie mecz 1-4, mimo że Wiktoria Sulejówek u siebie jest bardzo mocna, to musiała uznać wyższość rezerw Wisły Płock. Na tym meczu też byłem i wydaje mi się, że no to taki był zimny prysznic dla podopiecznych trenera Ryszkowskiego. No skoro byłeś na tych dwóch meczach, to widzisz jakiś progres między tamtym meczem a tym, który miał miejsce w tej kolejce? Wydaje mi się, że Wiktoria w ten mecz weszła dużo bardziej skoncentrowana i to, że do przerwy było tylko 0-0, to z jednej strony świadczy o tym, że może po prostu ofensywnie to nie wyglądało tak pewnie, jakby chciał zespół z Sulejówka, żeby to wyglądało, ale też bardzo, bardzo czujnie w obronie. Właściwie tam dwa chyba razy było jakieś tam delikatne zamieszanie pod bramką Wiktorii, a oprócz tego bardzo, bardzo pewnie. Natomiast no, w meczu z Wisłą Płock, z tego co teraz pamiętam, to bardzo szybko było 0-3, także szybciutko Płoczanie tam zrobili bałagan duży w obronie Wiktorii, a tutaj widać, że na pewno koncentracja wyższa. Myślę, że oczywiście też słabszy przeciwnik, bo tam te 3 bramki pierwsze dla Wisły strzelał Adrian Szczutowski, który jeszcze chwilę temu był wypożyczony do ekstraklasowej Stali Mielec, także to jest zawodnik, który też pokopał troszkę na wyższym poziomie. Dokładnie. Natomiast co? Wydaje mi się, że no, Wiktoria u siebie zawsze jest mocna, no i to też było widać w sobotę, gdzie właśnie no, mimo że wynik może nie oddaje bezpośrednio takiej dominacji, ale wydaje mi się, że jednak w sytuacjach podbramkowych i jednak w opanowaniu Wiktoria była lepsza od Orła zdecydowanie. A czy jest jeszcze jakaś drużyna na Mazowszu, którą ty oprócz Wiktorii obserwujesz w tym sezonie i bywasz na jej meczach, powiedzmy w miarę jakoś tam regularnie, czy się pojawiasz? Może jakaś drużyna, której kibicujesz? To znaczy, no, poza Polonią, bo wiem, że oglądasz Polonię Warszawa, także poza Polonią i Wiktorią.
Polonia w tym sezonie jakoś tak rzeczywiście mnie tak, no znaczy wiadomo, że najbardziej interesuje. Natomiast jeśli chodzi o inne zespoły, to prawdę mówiąc, na razie jest to takie dosyć krążenie po różnych stadionach. Byłem na meczu Escoli, byłem na meczu Maremontu, byłem na meczu Halinowa, KS Halinów w sensie. Jeszcze byłem w paru miejscach, także przyglądam się na pewno wielu zespołom, ale gdybym miał wskazać taki jeden konkretny, to na razie to jest troszkę jakby czasami trochę przypadkiem, czasami troszkę jakby zbiegiem okoliczności. Wiktorii mam blisko, KS Halinów mam blisko, że tak powiem, od swojego domostwa, także to tak jakoś też będzie. Na pewno będę chciał wpaść na KS Wesoła, bo mam też bardzo, bardzo blisko do nich, także to jest też taka moja drużyna, powiedzmy, osiedlowa. Natomiast z dużą swobodą do tego podchodzę, nie mam jakichś takich szczególnych planów, gdzie muszę być, czy ten. Trochę też ostatnio zacząłem na mecze jeździć rowerem i to mnie też trochę tak do tego uczęszczania na zawody mobilizuje i też trochę trasy sobie wybieram pod tym kątem, ale na razie to tak raczej nie ma tutaj jakiegoś szczególnego planu ani jak to powiedzieć, no nie jest to jakoś zaplanowane specjalnie. To z tej strony, jako że ty jesteś już takim z krwi i kości grandhopperem, nie tylko mazowieckim, ja przypomnę o hashtagu mazowieckie lokalnie, którego możemy używać będąc na meczach lig niższych mazowieckich. Kuba, a czego życzyć Wiktorii Sulejówek w tym sezonie? Czy to jednak jest drużyna, która będzie dalej walczyć o tą górną połowę tabeli, być może o awans, czy jednak takie bezpieczeństwo pozostania na tym poziomie wystarczy? Ja jestem przekonany o tym, że Wiktoria będzie mocno szła do samego końca. Wydaje mi się, że ten Ryczkowski budował fajną drużynę. Jest tam dużo zawodników też, którzy są w Wiktorii od dłuższego czasu, chociażby właśnie strzelec pierwszego gola w sobotę, czyli Sebastian Pindor, który jest tam już od dłuższego czasu w Wiktorii. To już jest kilka sezonów dobrych, jak on tam gra i kapitanuje zresztą. Dlatego fajna ekipa, która na pewno będzie w pierwszej piątce, czy będzie stać ją na to, żeby zaatakować trzecią ligę. Myślę, że na pewno ambicje są, na pewno plany są, jest wola, a czy uda im się w tym mega ciężkim sezonie tak naprawdę dla wszystkich, bo to też jest taka trochę kwestia przejściowa, prawda, że zespoły muszą się przyzwyczaić do troszkę innego trybu, bo jednak ten podział na grupy powodował, że niektóre z tych wyjazdów teraz są już wydłużone i, no i generalnie rywalizacja jest cięższa. Ale jeśli bym miał typować taką piątkę, to pierwszą piątkę, może bez kolejności, to ten skład, co jest obecnie, myślę, że spokojnie może być też na końcu. Czy w takiej kolejności jak teraz, nie wiem, ale na pewno Wiktoria w pierwszej piątce i pewnie z szansami na trzecią ligę również. Ja z tej strony jeszcze chciałem zachęcić do naszych transmisji, mówiąc już o niższych ligach, warto też wspomnieć o futbolu kobiecym. W ostatnich derbach 2-0 wygrała Polonia Warszawa z Legią. Ja gościłem, panie kapitan, w ostatnim odcinku naszego studia. Czy, Kuba, oglądałeś ten mecz, czy tylko sam wynik znasz? Wiesz co, widziałem skrót. Nie widziałem całego meczu, nie byłem na tym meczu, bo byłem wtedy wyjęty, ale widziałem bramki, zwłaszcza druga bramka mi się bardzo podobała. Nie pamiętam teraz, czy właśnie to... Druga bramka chyba była Beaty Cabaj, prawda? Tak, z pamięci teraz, tak. No to Beata Cabaj tę drugą bramkę dla Polonii strzeliła, no, w bardzo efektowny sposób. Widać też było, że fajnie ta drużyna żyje, bo po tym, jak strzeliła bramkę, pobiegła bardzo szybko w stronę swojej ławki i widać było, że przy tej ławce mega, mega radość. Podejrzewam, że też ta stawka rzeczywiście, stawka derbowa miała tutaj znaczenie. No i czeka nas bardzo fajny sezon też w trzeciej lidze, tam gdzie właśnie mazowieckie zespoły rywalizują o awans do wyższej ligi, no, było nie było. Myślisz, że my się doczekamy kiedyś takiej atmosfery na meczach kobiecej Polonii z Legią, jak kiedyś na meczach Legii z Polonią czy Polonii z Legią piłce nożnej mężczyzn? Bo jednak na zachodzie Europy obserwuje się taki trend, że na te mecze derbowe tych poważniejszych marek no ta publiczność przychodzi w dużych ilościach. W Polsce chyba jeszcze to nie do końca tak wygląda. Wiesz co, ja miałem okazję niedawno rozmawiać z Weroniką Morzejko z AP Lotos, teraz AP Orlen Gdańsk i ona mi powiedziała takie coś, że faktycznie z zachodu idzie taki trend, że
że te przepływy między kibicami drużyn męskich i drużyn kobiecych są coraz wyraźniejsze. I ja myślę, że to w polskiej piłce też będzie odczuwalne, tym bardziej, że coraz więcej drużyn kobiecych to są drużyny, które grają pod szyldem swoich, że tak powiem, męskich odpowiedników. I tak jest w przypadku Polonii, tak jest w przypadku Legii. W Polsce tych przykładów się coraz więcej pojawia na najwyższym poziomie, tam i Pogoń Szczecin, i Lech Poznań, i Śląsk Wrocław, gdzieś tam nie pamiętam. Ale też wysoko grają dziewczyny, tak. Ząbkowi i Ząbki, tak grają. Tak. I moim zdaniem w tych ośrodkach, gdzie faktycznie ten potencjał kibicowski jest duży, tak generalnie, nie wiem właśnie na przykład, czy wspomniana Ząbkowia jest w stanie wygenerować takie zainteresowanie dla obu drużyn, ale w przypadku Polonii, w przypadku Legii, czy właśnie tych wymienionych drużyn z innych miast polskich, myślę, że z biegiem jakby czasu i też rosnącym poziomem tej piłki, bo na razie myślę, że to też jest kwestia tego, że jednak poziom piłkarski jest tutaj potrzebny. Identyfikacja z zespołem, czy z zespołem, z kulturą, z klubem jest istotna, natomiast myślę, że poziom sportowy dla piłki kobiecej jest jednak ciągle kluczowy i też miałem okazję po prostu kilka takich rozmów, nie tylko z Weroniką, ale jeszcze z kilkoma osobami przeprowadzić, że kluczowe dla polskiej piłki kobiecej, dla zainteresowania polską piłką kobiecą będzie sukces. Przydałby się duży sukces na arenie międzynarodowej, być może organizacja dużego turnieju, co też niedługo być może nas spotka. I za tym faktycznie może pójść po prostu to zainteresowanie. Potencjał w klubach jest olbrzymi, jeśli chodzi o ludzi. Nie widzę przeszkód, żeby kibice Legii czy kibice Polonii zaczęli regularnie uczęszczać na mecze swoich drużyn kobiecych. Ale ten taki impuls, ta taka iskra na pewno by się przydała dla całego sportu kobiecego, dla całej piłki kobiecej w Polsce. Myślę, że rozwój piłki kobiecej nie tylko wyjdzie z korzyścią dla kobiet, ale i dla również mężczyzn i również dla piłki kobiecej, dla całego marketingu sportowego, bo tak. Uważam, że należy to budować od podstaw i tak jak mówisz w wspomnianym wywiadzie, idzie trend z zachodu. Ja również mam nadzieję, że on dojdzie do Polski. Za dzisiejszą rozmowę i połączenie, Kuba, ja Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się w tej albo w kolejnej rundzie. I co? Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w takim razie. Ja życzę Ci również wszystkiego dobrego, życzę Ci ciekawych gości. Mam nadzieję, że się usłyszymy w najbliższym czasie, że przyjdę z czymś ciekawym, bo myślę, że nie będzie brakowało okazji, żeby o jakimś fajnym meczu i fajnych okolicznościach opowiedzieć w studio. To może jakiś występ muzyczny na przyszłość, to w ogóle uatrakcyjni nam tutaj. Możemy coś zaaranżować, tak. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Jedna rzecz znowu rzuciła mi się. Ty zresztą o tej samej rzeczy wspomniałeś po meczowym wywiadzie, który można zobaczyć u Was na Facebooku. Znowu tracicie bramkę z rzutu karnego. I to nie jest pierwsza stracona bramka, tylko kolejna. Z czego to może wynikać? To są jakieś indywidualne błędy w obronie, brak koncentracji? Jak to okiem trenera to widzisz? Dość mocno analizowaliśmy w ostatnim czasie właśnie te sytuacje, skąd się biorą te rzuty karne. Mieliśmy w meczu z Narwią Ostrołęka 3 rzuty karne przeciwko sobie, tak. Tym 2 w doliczonym czasie gry, co jest chyba niespotykane na piłkarskich boiskach. Natomiast są to błędy, które wynikają z ustawienia zespołu, błędy indywidualne, nie tyle co już popełnione w polu karnym, ale już wcześniej, które popełniliśmy w obronie średniej bądź niskiej. Spodziewaliście się czegoś więcej po drużynie z Baniochy, czy jednak poszło łatwiej niż zakładaliście? Wiedzieliśmy, że zespół z Baniochy przyjedzie do nas mocno zmotywowany po 2 porażkach z rzędu. Chcieli na pewno przełamać tą złą passę, którą aktualnie mają. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Zespół Orła jest bardzo dobry, jeśli chodzi o bronienie w niskiej defensywie. I pokazują to jeszcze ich statystyki, gdzie tych bramek w trakcie tych 7 kolejek stracili bardzo mało. I byliśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz, mimo że kreowaliśmy sytuację, utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy dobrze w ataku pozycyjnym. Tych sytuacji strzeleckich stworzyliśmy sobie jak na lekarstwo. Cóż powiedzieć, że bramki zdobywaliśmy po naszej obronie wysokiej, po wybiciu bramkarza Orła, naszym szybkim przechwycie i zagraniu między linią, między obrońców, gdy oni stali szeroko, więc wykorzystaliśmy
ich ustawienie, gdy przechodzili do ataku i później po fantastycznym prostopadłym podaniu Janka Dźwigały, który również wykorzystał to, że linia obrony była troszeczkę wyżej niż zawsze. Nasz ekspert Kuba powiedział to samo, o czym my zaczęliśmy rozmawiać na początku programu, o tej uniwersalności, czyli o tym, że wielu zawodników strzela bramki. No ale teraz pytanie, czy to dobrze świadczy o drużynie, czy właśnie źle, że drużyna jest taka uniwersalna? A to już zależy od tego, jak kto do tego wszystkiego podchodzi. My cieszymy się z tego, że te bramki rozkładają się na wielu zawodników, ponieważ naprawdę w tym zespole ważny jest każdy zawodnik, nie tylko ten z pierwszej jedenastki. I to też statystyki pokazują, że często zmiennicy potrafią dać ogromną jakość w naszym zespole i dalej kontynuować grę zawodników, którzy aktualnie zeszli, a grali w pierwszej jedenastce. Nas to tylko bardzo cieszy, motywuje do dalszej pracy, myślę, że chłopaków również. Miejmy nadzieję, że inni zawodnicy też dojdą do takiego poziomu i do takich statystyk. Za niedługo wraca do nas Bartek Szulim, który, tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, jest po dość ciężkim urazie i miejmy nadzieję, że on również wejdzie w te statystyki i strzeli bardzo dużo bramek, ważnych przede wszystkim dla nas. Czy ja rozumiem, że jednak Wiktoria na ten moment po 7 kolejkach znajduje się w górnej połowie tabeli i rozumiem, że taki jest wasz cel, tak? Żeby jednak skończyć w tej górnej połówce i nie bronić się przed spadkiem, tak? Zdecydowanie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jesteśmy po 7 kolejce. Już teraz można zauważyć delikatny podział między zespołami. My chcemy się utrzymać zdecydowanie w tej górnej części tabeli i walczyć o 3 punkty z każdym przeciwnikiem. Za chwilę, proszę Państwa, obejrzymy sobie skróty pozostałych meczów 7 kolejki Forbet 4 ligi. I oczywiście zobaczymy te, które do nas dotarły, bo z tym bywa różnie. Ale zanim to obejrzymy, to jeszcze mam takie do Ciebie pytanie. Nie byłbym sobą, gdybym o to nie zapytał. Bo poziom w tym roku na pewno jest zdecydowanie większy niż w poprzednich latach. Ty jesteś trenerem 3 rok, ale gdybyś miał tak porównać to, co się działo w grupie południowej, graliście, tak? Tak. Dobrze pamiętam. A teraz, czy to naprawdę jest taka różnica w poziomie? Bo do tej pory wszyscy goście mówią, że to jakby była trochę 3,5 liga. Zdecydowanie i zgadzam się z tym. Jest zdecydowanie wyższy poziom. Już nie ma meczów, w których można by było dla niektórych zespołów przypisywać 3 punkty przed spotkaniem. No tu się zgodzę, bo mamy sporo niespodzianek, tak? Tutaj, za chwilę zespół zobaczymy, tak? Tutaj każdy z każdym naprawdę może wygrać. Zespoły walczą o punkty do ostatniej minuty, czego przykładem są nawet nasze mecze, gdzie Orzeł zdobywa bramkę w doliczonym czasie gry. Wcześniej Narew Ostrołęka tak samo. Tutaj nikt nie odpuszcza, każdy walczy o 3 punkty i myślę, że to jest dobre dla zawodników i zespołów, które rywalizują w tej 4. lidze i tylko ten poziom powinien przez to wzrastać. Dobrze, Łukasz, zatem odpalamy i oglądamy pozostałe spotkania 7 kolejki Forbet 4. ligi. W spotkaniu 2 MKS-ów to gospodarze z Przasnysza lepiej rozpoczęli mecz i stworzyli sobie kilka okazji, w których mogli wyjść na prowadzenie już w pierwszej połowie. Po groźnym strzale Wojciecha Trochima z rzutu wolnego Mazowia Mińsk Mazowiecki mogło objąć prowadzenie. A w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, mimo protestów gospodarzy, sędzia podyktował rzut karny dla Mazowii. I rzut karny na bramkę na 1-0 zamienia niezawodny w tym sezonie Michał Bondara, strzelając swoją 9. bramkę w tym sezonie. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i Mazowia Mińsk Mazowiecki zdobywa kolejne 3 punkty. Mecz Mazura Karcze z Hutnikiem Warszawa wyjątkowo poprowadzili drudzy trenerzy, ponieważ obaj pierwsi szkoleniowcy musieli pauzować za kartki z poprzednich spotkań. Bardzo szybko, bo już od 20 minuty Hutnik Warszawa grał w przewadze. Czerwoną kartkę otrzymuje zawodnik Mazura Karcze w Piekut. Mimo to do przerwy utrzymywał się wynik 0-0. Ale HKS lubi bardzo dobrze rozpoczynać drugie połowy spotkań i w 47 minucie Sebastian Duczek wyprowadza Hutnik na 1-0.
Niestety więcej bramek w meczu już nie zobaczyliśmy i Hutnik Warszawa wywozi z Karczewa 3 cenne punkty. Kestrasz pokusi się o sprawdzenie Michała Subczyńskiego. Paradowski czy Dykowski? Paradowski wziął rozbieg. Paradowski, ale prosto w mur. Tarnowski. Pakuła. Kępka uprzedził rywala. Pragacz! Pragacz! I teraz Jakub Szymkowiak, Pragacz. Ilczuk. Podłącza się z prawej strony Tarnowski. Ilczuk. Ilczuk minął gąskę. Ilczuk strzał! Odbija Subczyński! Środka Majkowski, odegranie w pole karne. Dotarła ta piłka do Filipa Woźnicy. Kałek. Ośrodkowanie Woźnica. Kępka miał na plecach. Tyska! Strzał! I wpada piłka do bramki! Nagrodzony za tą decyzję, za tą odwagę Jakub Tyska. Zdecydował się z woleja Pragacza. Gąska. Gąska, dogranie w pole karne. Wybija Kadłubowski. Karabin! Chciał się odwrócić Junior, dośrodkowanie. Tyska. Zagranie do Ruiza. Ruiz wychodzi, Szymkowiak odbija tą piłkę. Sitek. Do Tyski, Tyska pięknie ograł rywala. Tyska, miękkie dośrodkowanie w pole karne. Woźnica! Woźnica, odegranie z pierwszej piłki do Pragacza. Woźnica jeszcze obrócił się z piłką. Woźnica! I będziemy mieli 11. Także możemy powolutku bawić się w takie małe obstawianie, czy Woźnica, czy Szymkowiak. Odpowiedź na to pytanie już za chwilę. Woźnica, Woźnica! Słupek ratuje. Jose Maria Junior, przy nim Pakuła. Junior ograł Pakułę. Junior. Junior, jeszcze raz w dryblingu. Junior! I słupek ratuje teraz Jakuba. Nowiński. Dolczaka. Teraz górne zagranie w okolice szesnastki, dobre zgranie, jest strzał, fantastyczna bramka, ależ tutaj uderzył Kevin Przygoda, no i w 45 minucie mamy otwarcie wyniku, co to było za atomowe uderzenie. Olczak, do Mazurczaka, Wiśniewski. Poszedł na obieg Patryk Zych, ale niedokładnie podawał Wiśniewski. Ślendak. Ślendak przegrał przebitkę. No i teraz uwaga, Zych wychodzi sam na sam. Zych czy poda, sam strzela, jest gol. 2-0 prowadzi Ząbkowia Ząbkowi. W pełni zasłużone podwyższenie wyniku. Mazurczak schodzi do środka pola. Lelito. Przemił atak, no i Szumazurczak w polu karnym, dośrodkowanie, płaska piłka po ziemi, to musi być gol, to jest gol, 3-0 prowadzi Ząbkowie, a na listę strzelców wpisuje się z numerem 34 Jakub Lis. Escoli, od razu szybkie zaczęcie z autu, Lis w polu karnym, Lis dogrywa, jest strzał, jest czwarta bramka, po raz drugi w tym meczu wpisuje się na listę strzelców z numerem 7 Patryk Zych. Zobaczmy. Ale strzał, jest bramka! Bartosz Lelito, fantastyczne uderzenie po dalszym słupku. Zakręcił to perfekcyjnie. Mamy 5. gola. Ależ rozstrzelali nam się piłkarze Ząbkowi. Przepięknie leciała futbolówka po tym uderzeniu Lelito. Teraz kontratak piaseczna. Matulka. Gdzie jakiś inny kolor obuwia Matulki. Ciemniejsze. Korki na nogach Matulki, ma teraz szansę. Matulka jest 1-0, ależ fantastyczne uderzenie z ostrego kąta Kamila Matulki i mamy 1-0. Ale tak jak widzicie, jest 16 minuta, a mamy 17.09. O tym za chwilę, bo jest Szczutowski, jest w polu karnym Szczutowski i mamy 1-1. 1-1 trafia Szczutowski. Dzisiaj nowy mecz, kolejne wyzwanie przed oboma zespołami. Szczutowski i wpada piłka do siatki, aż świetnie zachował się w tej sytuacji Szczutowski. Ziemnicki, dośrodkowanie. Czy piłka w okolicach pola karnego i mamy 2-2, ależ fantastyczne uderzenie Łukasza Krupnika
i mamy wyrównanie w tym spotkaniu 2-2 na stadionie w Piasecznie. Fenomenalne uderzenie, po raz kolejny piłka ląduje gdzieś tam w okolicach okienka bramki. Nagrywa do Konopskiego, strzela, Konopski jest dalej, ale niezdecydowany w tej sytuacji napastnik Piaseczna. Wydaje się, że mógł lepiej trochę opanować piłkę, no i mają szansę na kontra. Jest tam Jaszczak, ale skuteczna interwencja defensorów Piaseczna. Kontracki strzela na bramkę i mamy 2-3, bramka po stracie. Janusz kontra Krupnik. Utrzymali się przy piłce gracze Wisły. Dąbrowski ma sporo miejsca. Jest Tomasz Walczak. Cały czas... Nie, to Szczutowski. Szczutowski do Dąbrowskiego. Wychodzi Palamar. Świetna interwencja jeszcze. Walczak i wpada piłka do siatki. Mamy 2-4, a więc kolejna bramka. Mój gość sprzed tygodnia, Bartosz Osoliński, mówił, że pojedynek z Oskarem Przysucha nie będzie na pewno należał do najłatwiejszych. Już w 8 minucie po asyście Tomasza Bogołębskiego Przemysław Nogaj strzela bramkę na 1-0 dla Oskara. W 25 minucie Markowia Marki zdążyła jednak wyrównać za sprawą Sebastiana Szerszenia i po pierwszej połowie mieliśmy remis 1-1. Drugą połowę ponownie lepiej rozpoczęli gospodarze z Przysuchy. W 53 minucie Patryk Czarnota podwyższa na 2-1. A 3 minuty później, w 56 minucie, Karol Karwowski po asyście Przemysława Wicika podwyższa wynik spotkania na 3-1. W 85 minucie drugą bramkę w tym meczu zdobywa Czarnota. I kiedy wydawałoby się, że w tym meczu już nic nie ulegnie zmianie, najpierw w 90 minucie drugą bramkę dla Markowi zdobywa Michał Ochman. A 2 minuty później Igor Ruciński strzela trzecią bramkę, jednak sędzia kończy dosłownie kilka sekund po zdobyciu tej bramki mecz i mecz kończy się wynikiem 4-3 dla Oskara Przysucha. W ostatniej wideorelacji, która do nas dotarła, świt Staroźleby podjął Narew Ostrołękę i chcielibyśmy Państwu oczywiście pokazać gola dla gospodarzy, no jednak operator w tym momencie trochę zaspał. Na szczęście, kiedy Bartłomiej Ziemak zdobywał wyrównującą bramkę dla Narwi Ostrołęka w 71 minucie, wszystko z wideo już było jak należy. Mecz w Staroźlebach kończy się podziałem punktów i wynikiem 1-1. Niestety nie dotarł do nas materiał wideo od zespołu Mszczonowianka Mszczonów. Podsumujmy sobie zatem wyniki 7 kolejki Forbet 4 ligi. Mazur Karczew przegrywa z Hutnikiem Warszawa 0-1. MKS Przasnysz również przegrywa 0-1 z Mazowią Mińsk Mazowiecki. Ząbkowia Ząbki demoluje Eskolę Warsowie aż 5-0. Oskar Przysucha wygrywa 4-3 z Markowią Marki. Wiktoria Sulojówek wygrywa 2-1 z Orłem Baniocha, czyli mecz, którym już rozmawiamy od początku. Świt Staroźleby remisuje z Narwią Ostrołęka 1-1. MKS Piaseczno przegrywa 2-4 z Wisłą 2 Płock. Mszczonowianka Mszczonów dalej bez zwycięstwa 2-2 z Wilgą Garwolin. A KSC Katroszyn, lider naszej ligi, wygrywa 3-0 z KS Raszyn. Mierzyliśmy się z zespołem Stroszyna w drugiej kolejce. I widać, że to jest zespół naprawdę bardzo dobrze zorganizowany, przede wszystkim w defensywie. I wyniki pokazują, że to nie jest przypadek, że znajdują się aktualnie na pierwszym miejscu w tej mocnej lidze. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast tutaj trener Złotkowski robi dobrą robotę i nic, tylko
pochwalić za to. Jeśli trener nas ogląda, to ja tutaj chciałem trenera serdecznie zaprosić do naszego studia. Mam nadzieję, że w którymś odcinku się pojawi. Zobaczmy sobie jeszcze Łukasz na tabelę. Tak jak mówiłem, KSC Katroszyn liderem z 19 punktami. Jeden punkt mniej Mazowia Mińsk Mazowiecki. 16 punktów rezerwy Wisły. Na czwartym miejscu Wiktoria Sulejówek. Wygląda to naprawdę fajnie. Ale jeszcze chciałem z Tobą omówić dół tabeli. Na dole tabeli po 7 kolejkach bez żadnego zwycięstwa wciąż Wilga Garwolin, Mszczonowianka Mszczonów i Eskola. Ja bym chciał nawiązać do Mszczonowianki Mszczonów, ponieważ no, jest to drużyna, która chyba 20 sezon już rozgrywa. Najbardziej doświadczona, o czym mówili eksperci w poprzednich odcinkach. I dla mnie jest to pewnego rodzaju niespodzianka, że zespół wciąż jest bez wygranej. I w meczach, które oglądam Mszczonowiankę, no, nie wygląda to jakoś dobrze. A jak, czy ty trochę śledziłeś Mszczonowiankę? Z zespołem z Mszczonowa graliśmy w pierwszej kolejce, w której wygraliśmy z nimi 3-0. I powiem szczerze, że od tego momentu nie interesowałem się grą Mszczonowianki. Widziałem tylko suche wyniki. Natomiast jest to zespół, uważam, że dobry. Nie zasługujący na to miejsce, w którym aktualnie się znajduje. To samo jak Wilga Garwolin. Jest to zespół z charakterem, bo już i nie raz przeciwko nam w tamtym sezonie, ale i teraz to pokazuje. Często wyciąga z wyników nawet 2-0. W końcówkach na 2-2. W końcówkach, to tak. Naprawdę zespół walczący do końca, który ma zawodników o odpowiedniej jakości. Myślę, że to kwestia czasu, aż zaczną punktować i wygrywać. Któryś wynik Cię zaskoczył z tej kolejki? Czy zaskoczył? Ząbkowia wysoko wygrała 5-0. Tak. Obudzili się chłopaki z Ząbek, bo początek mały fall start. Nie widziałem tego meczu i jestem ciekaw, jak tam się gra układała w meczu z MKS Piaseczno z Wisłą 2 Płock, bo na pewno dla kibiców było to dobre widowisko, dużo bramek, na pewno też dużo ciekawej, dobrej gry. Oskar Przysłucha pokonał Markowie Marki 4-3. Tydzień temu miałem tutaj, moim gościem był Bartek Osoliński, piłkarz Markowi Marki. I on przyznał, że to będzie ciężki mecz. Mnie osobiście, powiem, drużyna Oskara zaskakuje, bo oni trochę słabo zaczęli. Teraz już chyba są na pewno w górnej połowie tabeli. Też taki zespół nieprzewidywalny. A wy z kolei w następnej kolejce mierzycie się z zespołem z Marek. Wyjazd was czeka. Jakieś specjalne przygotowania na ten mecz? No Markowia też tak gra trochę chimerycznie, bym powiedział. Oni potrafią z kimś wygrać, za chwilę właśnie no, niespodziewanie przegrać. Przygotowujemy się podobnie jak do innych meczów. Mamy swój styl gry, który chcemy dalej pielęgnować. Natomiast nie będziemy ukrywać, oglądamy przeciwników, analizujemy ich i pewne rzeczy staramy się pod danego przeciwnika ułożyć. Wiemy, że zespół z Marek strzela dużo bramek, ale również sporo ich traci, mimo gry w defensywie z 5 obrońcami. Natomiast jest to również zespół waleczny, grający do końca i te wyniki pokazują, gdzie zdobywają sporo bramek w ostatnich 15 minutach. To też nie jest przypadek. Zobaczmy sobie w takim razie, jak wyglądają pary 8 kolejki, która odbędzie się od 17 do 18 września. Hutnik Warszawa zagra z KS Raszyn, Wilga Garwolin podejmie lidera KSC Katroszyn. Rezerwy Wisły zagrają z Mszczonowianką. Naref Ostrołęka podejmie MKS Piaseczno. Orzeł Baniocha zagra ze Świtem Staroźreby. Markowia Marki w wspomnianym meczu podejmie wasz zespół Wiktorii Sulejówek. Eskola Warsowia zagra z Oskarem Przysłucha. Mazowia Mińsk Mazowiecki podejmie Ząbkowie Ząbki. A Mazur Karczew zagra z MKS-em Przasnysz. W mojej opinii jeden mecz się wysuwa jako najciekawszy, ale mówisz o swoim meczu, tak? No to w takim razie dwa mecze. No właśnie, to dwa mecze, bo ja miałem na myśli Mazowia z Ząbkowią. To myślę, że będzie bardzo porządny mecz. Mazowia naładowana kilkoma, no można powiedzieć, gwiazdami jak na ten poziom, bo i Michał Bondara, i Wojciech Trochim, czy Łukasz Broś, no umówmy się, są to nazwiska na piątym poziomie jednak mocne. Ząbkowia Ząbki, drużyna, która no już od kilku sezonów próbuje awansować. Niestety przez ten dziwnie, nazwijmy to, ułożony system musiała grać baraże, przegrała i tak dalej. No drugi mecz oczywiście wasz, tak? Ja na pewno obejrzę skróty wszystkich meczów, no bo też taki mam obowiązek. Natomiast czy ciebie któryś z meczów tych ciekawi? To, co powiedziałeś, zdecydowanie tutaj mecz Mazowie-Mińsk-Mazowiecki z Ząbkowie u Ząbki, to wydaje mi się, że jest ewidentnie mecz kolejki.
Ciekawy jestem bardzo, jaki wynik tam padnie, jak to dalej będzie wszystko wyglądało. Ciekawią nas też również mecze Oskara Przysuchy, ponieważ po Oskarze przejmujemy każdego następnego przeciwnika, więc tutaj też nam sporo odpowiedzi mecze Oskara dają. Oczywiście nasz mecz, który jest dla nas najważniejszy, na nim się najbardziej koncentrujemy i serdecznie zapraszamy kibiców do przyjechania do Marka. W kolejce 9 zobaczyłem, że gracie z outsiderem Ligi Eskolą Varsovia. Trochę zaskoczenie, że zespół gra tak słabo? Troszkę tak, ale z tego co wiem, zespół Eskoli dość mocno się przeobraził odnośnie tego, jak to wyglądało w ostatnich sezonach. Natomiast byłem na kilku meczach Eskoli. Jest to zespół, który dalej preferuje chęć gry w piłkę. Oni dalej chcą utrzymywać się przy niej, grać krótkimi podaniami, starają się to robić. Jak widać, ta liga jest na tyle mocna, że nie zawsze to wychodzi. Natomiast wydaje mi się, że to również kwestia czasu, aż ci młodzi chłopcy zaczną wygrywać i łapać kolejne doświadczenie. Ja mam teraz takie pytanie pozakonkursowe, że tak powiem w cudzysłów. Czy ty masz jakiegoś trenera, którym się inspirujesz? Czy jest jakiś taki guru w świecie piłki nożnej, z którego czerpiesz jakieś takie najlepsze rzeczy? Inspirujesz się? O, podchwytliwe pytanie. Natomiast to nie musi być związany trener z sympatiami klubowymi, tylko... Nie, oczywiście, rozumiem. Myślę, że każdy trener ma swojego guru, mentora. I tutaj wydaje mi się, że na naszym w naszym regionie, na naszym poziomie rozgrywkowym, nie będę ukrywał, że kimś takim jest Krzysztof Dębek, z którym współpracowałem jako asystent w Wiktorii Sulejówek w trzeciej, w czwartej lidze. To ten trener wydaje mi się, że miał na mnie największy wpływ. Mhm. Dał mi najwięcej wiedzy, pokazał, jak być tym pierwszym trenerem. A jeśli chodzi o zagraniczne inspiracje, to wydaje mi się, że mam jednego trenera, którym mocno się inspiruję i przede wszystkim grą jego zespołów, to jak wpływa na nich. Jest to Guardiola, myślę, że to jest wzór nie tylko dla mnie, ale również i dla innych trenerów. Mam nadzieję, że jego myśl będzie wpływała na naszą piłkę. Po twojej lewej stronie przed naszym nagraniem wywiesiliśmy też szalik Varsovii, tak? Być może widzowie się zastanawiają, dlaczego szalik Varsovii, bo ty zaczynałeś swoją karierę w Varsovii, tak? Tak, zaczynałem swoją przygodę jako trener w klubie UKS Varsovia. Również bardzo wiele się tam nauczyłem, spotkałem mnóstwo fantastycznych osób, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Mam nadzieję, że również i mnie tam miło wspominają, życzę im wszystkiego dobrego i oby szkolili dalej tak samo, jak do tej pory robią. Jeszcze na koniec Cię zapytam, bo my często w naszym programie w roli ekspertów gościmy skautów. Ja też jestem trochę takim, można powiedzieć, amatorskim skautem, ale gdybym miał polecić komuś do obserwacji Wasz mecz, to których zawodników byś wskazał, żeby zwrócić na nich taką szczególną uwagę? Mówię oczywiście o tych młodszych zawodnikach, tak? Ciężko oceniać pod kątem wieku. Może się nie obrażą na trenera, powiem mi tak. Miejmy nadzieję, natomiast każdy z nich jest naprawdę wartościowy dla naszego zespołu i wnosi bardzo dużą jakość. Ale czy macie jakąś taką perełkę być może? Natomiast mamy kilku zawodników. Wydaje mi się, że tutaj Kuba Czarnecki przoduje. Jest to zawodnik, który został przesunięty z pozycji skrzydłowego na prawą obronę. W ostatnim czasie wygląda bardzo dobrze. Myślę, że on może... Który to jest rocznik? To jest chłopak z rocznika 2003. I tutaj zachęcamy skautów, innych przedstawicieli klubów z wyższych lig, bo naprawdę jest to chłopak o dużym potencjale. Ale wydaje mi się, że każdy z tych chłopaków i nie tylko młodych zasługuje na to, żeby grać w lidze wyżej. Wiadomo, że każdy trener tak powie. Natomiast... Wiesz też, nie każdy trener chciałby stracić zawodnika, więc ja się nie zgodzę, że każdy tak powie, bo ja rozmawiałem nawet przed emisją tego programu, w sensie rozmawiając z ludźmi z piłki, to nie, czasem trenerzy mają takie coś, że nie chcą powiedzieć do końca, bo oni się boją, że na przykład stracą zawodnika, tak? Więc to raczej nie jest normalne to, co mówisz i ja szanuję takie zdanie, tak? To jest moje zdanie, tutaj jeszcze wiadomo kluby muszą też podejmować decyzję i muszą być usatysfakcjonowane z różnych spraw finansowych. Natomiast jesteśmy gotowi na to, żeby zawodnicy od nas, i to też jest właśnie nasz cel, szli zdecydowanie wyżej. Jeśli
nie dwie ligi, to chociaż tą jedną. Czego życzyć trenerowi Łukaszowi Ryczkowskiemu i czego życzyć Wiktorii Sulejówek w tym sezonie? Mi uśmiechu, żeby nigdy go nie zabrakło. Natomiast zespołowi przede wszystkim zdrowia, bo jakość i zaangażowanie pracą jestem u tych chłopaków w 100% pewien. Na Wiktorii Sulejówek stadion naprawdę całkiem uroczy. Ja w jednym z odcinków powiedziałem, że mi najbardziej się podoba Hutnika Warszawa. Mogłem tak, zostać byliśmy źle zrozumiany, bo stadion Wiktorii też jest ładny. Mi bardziej chodziło o to, że jest nowoczesny stadion Hutnika, to miałem na myśli. Ale faktycznie wasze obiekty całkiem w porządku, tak? Nie możesz narzekać chyba tutaj na warunki do treningu. Nie. Uważam, że mamy jedną z lepszych, jeśli chodzi o infrastrukturę klubów na Mazowszu. Możemy poszczycić się fantastycznym stadionem z naprawdę bardzo dobrą murawą, gdzie często się zdarza, że zawodnicy przyjezdni, którzy przyjeżdżają do nas na mecz, twierdzą, że jest to najlepsza murawa w regionie. Mocno się z tego cieszymy. Do tego mamy boisko sztuczne, które możemy wykorzystywać w okresie zimowym. Nic, tylko trenować. Łukasz, ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy występ w naszym programie. Naprawdę bardzo fajnie mi się rozmawiało. Jesteś super uśmiechniętym facetem. To od razu łatwiej się w ogóle nagrywa, tak, taką rozmowę. Tu jest taki mały upominek od Forbetu dla Ciebie. O, dziękuję bardzo. Za nasz występ. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A ja Państwa zapraszam do pozostawienia subskrypcji na naszym kanale YouTube. Link pojawi się tutaj. Oraz zapraszam i zachęcam Państwa do oglądania naszych kolejnych programów. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.